Muzeum Porcelany w Wałbrzychu to nie tylko miejsce, gdzie podziwiać można wyjątkowe eksponaty ceramiki i sztuki, ale i takie, gdzie możemy puścić wodze fantazji i choć na chwilę poczuć się jak prawdziwi artyści plastycy. Muzeum organizuje bowiem warsztaty ze zdobienia naczyń, stanowiące idealną okazję do rozwijania naszej kreatywności i umiejętności manualnych. Wakacyjne warsztaty artystyczne dla dzieci odbywają się 3 razy w tygodniu, w poniedziałek, środę i w piątek. Podzielone są one na 3 bloki tematyczne – malarstwo, porcelana i sztuka, a każdy kolejny tydzień to inny temat. Najczęściej przygotowane to jest porcelana bliskiej, czyli porcelana nieszkliwiona. Ona jest taka matowa, prawda? Leśliwa. W waszych domach mamy, mają szkliwioną, tak? Czyli błyszczy się, tak? Tutaj macie zupełnie matową. Jaka będzie technika malowania? Otóż, moi drodzy, przede wszystkim pierwszy etap to pomysł, tak? Co będziemy malować? Czy kwiaty, czy zwierzęta, to wy? To jest wasz pomysł, prawda? To jest pierwsza sprawa, czyli pomysł. Co będziemy malować? Jak będziemy malować? Słuchajcie, macie tu pędzelki, bardzo cieniutkie i malujemy, macie farby, pożyczamy sobie nawzajem i kochani, malujemy samym czubkiem pędzelka. Nie malujemy bokiem, nie malujemy bokiem, tak? Tylko czubkiem pędzelka. Macie jeszcze tutaj ręczniki papierowe. Do czego one służą? Otóż jak będziecie zmieniać kolor farby, tłuczemy w kubeczku i wycieramy pędzelek, ten ręcznik, żeby drugi kolor farby użyć. Te wyroby, które macie, oczywiście weźmiecie sobie do domu na pamiątkę. Oferta edukacyjna muzeum jest dedykowana głównie najmłodszym odwiedzającym, ale artystyczne zdobienie ceramiki cieszy także dorosłych. Z końcem lipca muzeum odwiedziła grupa PTTK z Olsztyna, która z ogromnym zaangażowaniem zdobiła biskwitowe naczynia. Wśród malowanych tematów nie zabrakło finezyjnych ornamentów i motywów kwiatowych. To są, proszę Państwa, wyroby biskwitowe. Już rozmawialiśmy o biskwitach. Biskwity, czyli ta porcelana nieszkliwiona. Malując farbami plakatowymi, Państwo rzeczywiście dokonacie cudu, że tak powiem, wzorów, tak mam nadzieję. Już niedługo pojawi się także nowa oferta warsztatowa muzeum dla grup szkolnych i przedszkolnych. Zajęcia ze zdobnictwa pobudzają u dzieci wyobraźnię, uczą ich cierpliwości, a przy tym dostarczają dużo dobrej zabawy.